Endwy mordy moje, z tej strony Hunter Bricht i witam was w nowym ustawieniu kamerki. Jak widzicie, jestem sobie teraz tak z kosem do was, ponieważ ostatnio na live powiedzieliście, że fajne ustawienie kamerki, ty może tak sobie zostaw. To wiesz co, to sobie tak zostawię. I witam was, słuchajcie, na mapie, która została właśnie... wspominałem ją na live, kiedy był live właśnie z mapek. Jest to mapa Slenderman, wykonana przez 10-letniego widza, o ile mi wiadomo dobrze z tego, co dostałem w mailu. Zasady. Tryb gry ustawi się, gdy przyciśniesz guzik start. Jak coś nie wypali, po prostu wpisz na czacie GameMode 2. Poziom trudności hard. Mapka na wersji 1.8.8. Render distance 12. Ustawmy sobie też taki właśnie render distance, bo mam trochę mniejszy ustawiony. Baw się dobrze. Info. Kartki to czerwona pochodnia. Aby je zebrać, musisz je niszczyć i ten, który dostaniesz, gdy rozpoczniesz grę. Musisz zdobyć 8 kartek pochodni. Start. Obczajcie. No to nieźle. Jak mnie coś wypierdoli, to się wystraszę. Już się boję. Będę patrzył tak trochę w dół. Ja się cykam takich mapek, no. Tam coś było. Tam się świeci coś. Kurwa, ale mam dreszcze. O mój Boże, co mi się z głową stało w tym momencie? To chyba będzie najkrótszy odcinek ever. What? Mogłem sobie zostawić tę muzykę jednak. W ogóle mam weakness, slowness i blindness nałożone efekty. Ale nic mnie nie śledzi. Fajną pobudkę macie z rana, co? O, jest coś kamiennego. Jakiś kolejny... Kolejne coś. Bardzo ładnie to wygląda. Muszę przyznać, że autor niesamowicie ładnie buduje mapki. Z tym, że ja nie lubię takich rzeczy strasznie. Kuźwa, ten księżyc jeszcze mam. O! Mam trzecią kartkę. Ja się boję, bo ja patrzę w dół. To jest przedmiot do zbierania kartek, okej. I tym można tylko redstone rozwalić. Fajnie zrobione. W ogóle nie widać żadnego Slendermana, nic mnie nie ten. Nie śledzi, może jak zbiorę wszystkie 8, to coś mi wywali na twarz. Ale jestem normalnie spięty jak poślady, nie? W sumie poślady też mam spięte, także... W sumie jestem podwójnie spięty na chwilę obecną. Masakra. Mogłem sobie wyostawić tę muzyczkę, serio. Gdybym miał chociaż może jakąś mapkę, to by było lepiej. Żadnych dróżek nie widać, kompletnie nic, tylko widać drzewa. Ale jeżeli faktycznie to jest twojego autorstwa, młody, to zrobiłeś kawał naprawdę świetnej roboty, nie? Tutaj jeszcze muszę zebrać 3, 4, 5, więcej kartek.
Nie wiem ile dokładnie. Trzy chyba zebrałem, tak? Trzy zebrałem kartki. Także jeszcze pięć. Tu jest coś. Wejdźmy na górę. Tutaj nie ma nic, prawda? A nie, tutaj nawet parkour to jest głupi, głupi pomysł. Nie, tak raczej by kartek nie poukrywał. Coś musi być w tym... W tym tu, o. Jak ja się cykam takich rzeczy. Się wystarczyłem teraz dymka tego, co tutaj wylatuje mi cały czas. To jakieś drzewo było, czy coś? Jest, ale to kurde trzeba jakoś obkrążyć. Boże, dlaczego ludzie mi wysyłają takie mapy? No ja dziękuję za coś takiego. Jak tu mnie wywali coś na pysk jak nic, nie? Tu będę miał takie spotkanie piątego stopnia z jedną niewiadomą, że to jest... Patrzę w dół, bo się boję spojrzeć przed siebie, serio. Ej, to jest labirynt, którym ja się zgubiłem już. Ja się bardzo, bardzo cykam. Ej, wyszedłem. Wód? Nie, tu coś w środku musi być. Tu musi być jakaś karteczka. A może coś się spieprzyło i nie ma tego Slendermana. To najlepsze by było w sumie. To wtedy jest super gra, polecam. Ale klimat sam w sobie jest niesamowity, nie? Już nawet bez muzyczki jak lecę, to jest jeszcze bardziej. Jak mnie coś wyskoczy, to od razu kończę, kurwa. To od razu będzie dziękuję za obejrzenie, serdeczne arigato i w ogóle... Ja pierdolę takie gry. Myślałem, że to dźwignie. Nie, tu autentycznie nic nie ma na razie. Grałem już w jednego Slendera z takich przygodowych tych. Ej, nie ma tutaj nic. No chociaż wydawało mi się, że w środku coś będzie, ale... Kompletnie niczego nie widziałem. Dziwne strasznie. Nie, w tym miejscu już byłem. Dobra, muszę lecieć gdzieś dalej. Nie wiem kompletnie gdzie. Dobra, dzida przed... No jeszcze deszcz, serio? Dobrze, że te dźwięki ustawione z Minecrafta. Że ja tego nie słyszę. Ja mam dosyć cicho to ustawione, bo ja naprawdę nie mogę grać w horrory, bo ja horrory za bardzo przeżywam. I moje serduszko też by raczej tego nie wytrzymało, dlatego bardzo, bardzo rzadko się pojawiają horrory. O! Cztery kartki. Co tak się świeci za mną? Nie no, ja bym obstawiał, że naprawdę coś tutaj musi być. Ale najśmieszniejsze jest to, że ja kompletnie nie widzę tutaj żadnych kartek, nic kompletnie. Żeby coś było. Powiecie, to nie są kartki, tylko to są pochodnie. Ja powiem, że wiem, ale to mniejsza o to. No to powinno być coś widać, że coś jest. Ja pierdolę. Ja się cykam, bo ja piorun słyszałem. Pewnie mnie goni teraz jakiś skurwol. Z taką pałą po kolana i... Nie, ja idę stąd. Ja wychodzę stąd, bo on mnie kurwa goni. O! O, żartowałem. Pa, wie jaka piburza z piorunami?
To jest najgorsze, żeby teraz się obejrzeć po prostu, nie? W takich grach to jest ałała, nie? I wiecie, co jeszcze mówią? Hunter, nagraj! To nagrywam. Mada Sakiera, nie? Po prostu. Mada Sakiera jakaś. O, tu może w drzewo wejdę i tu nie będzie kartki. A może tu? Nie, jednak nie. Ale muszę przyznać, że jak na... O, tu jest jakieś duże drzewo. Jak na mapę od widza ogólnie, to jest spoko. Ja w ogóle zaraz sobie wpiszę gamę modę, bo nie mogę znaleźć żadnej karteczki już. Dobra, jedną znalazłem. Dobra, mi już naprawdę starczy chyba emocji na dzisiaj. Bo już czuję, że gacie mam pełne, już Pampers musi kolejny polecić, dlatego ja wezmę sobie gamę modę 1. Ja sobie podlecę trochę wyżej, ustawimy sobie teamę set 0. Ja bym chciał zobaczyć ogólnie, jak to wygląda. Wezmę sobie oczywiście mleko tylko. Zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj faktycznie był jakiś... Z bedrock w ogóle. Czy tutaj był jakiś Slenderman? Co to jest w ogóle za pomieszczenie? A to jest pomieszczenie to, w którym byłem na początku. Tu jest coś zbożowego. I tutaj była pochodnia. Dobra, zobaczmy, co by się stało, słuchajcie, gdybym faktycznie zebrał te wszystkie pochodnie. Bo ja mówię, naprawdę, serio, ja to na takie gry to ja nie mam siły. Bo ja jestem zbyt znerwicowanym człowiekiem, żeby na takie gry sobie pozwolić. Jakoś tak się bezpieczniej teraz czuję, wiecie? Chociaż nie powinienem się czuć bezpiecznie. Bo przy takich grach nie możesz się czuć bezpiecznie. Ogólnie, jeżeli chodzi o samo zbudowanie mapy, jest naprawdę, naprawdę ładna. To trzeba przyznać, że jest naprawdę ładnie zrobione. Ja wezmę sobie jeszcze raz gamę modę 1 i podlecimy sobie, poszukamy innych lokacji. Tutaj jest drzewko, które prawdopodobnie... Bo jeszcze dwóch kartek mi brakowało. Jeszcze brakowało mi dwóch kartek. Jestem ciekawy, jakich w ogóle jeszcze tutaj, jakie pominąłem lokacje, że mogło być coś w środku. Tu byłem na tym, na pewno. Tu zebrałem. Na tym dużym drzewie, bardzo fajnie zrobione, też zebrałem. Tutaj... Tu były labirynty, też zebrałem pewnie. Tutaj bym sobie szedł tą dróżką. Wezmę sobie tylko tak podlecę. Nie no, w tym tutaj to... Próbowałem zebrać, ale nic nie było takiego. Czyli ogólnie w tym lesie nic nie było, kompletnie. Jeżeli chodzi o budynki czy coś takiego. Znaczy, no budynki tam były, tak? Ale ten, ale chodzi mi po prostu o to, że nie było... A, tu jest bariera. Chodzi mi o to, że nie było tutaj żadnego potwora, który za mną ganiał. Bo to może było ciężkie do zrobienia. I faktycznie, że samym celem jest zebranie tych 8 kartek, tak, rozwalenie ich. I w momencie, kiedy się zbierze, to dopiero coś wtedy wyskakuje na pysk. No zobaczę, bo jestem ciekawy. Jestem ciekawy, jakie to będzie miało zakończenie. Bo widzicie, o, tu jest 7. To muszę sobie gałem modę 2 ustawić. Biorę sobie 7. Tak? I może teraz coś się pojawiło. Nie, nic się nie pojawiło dalej. Zobaczmy sobie, tutaj jest tunel. Ogólnie to wygląda to takie jakby... Czekaj, tu są zaznaczone tymi. Raz, dwa, trzy. Tu może być w środku, jeżeli jest wejście. Aha, to tak zaznaczył sobie, ale to też sprytnie zrobione, że bedrock... No, to jest spoko zrobione. Tylko, czy tu jest wejście do środka?
Chyba nie ma. Ale jest możliwość wejścia na to chyba. Nie, czy nie mam możliwości wejścia? Nie ma możliwości wejścia, a jest bedrock, który mówi o tym, że prawdopodobnie jest tutaj jakaś kartka, może było coś, czy... Zobaczmy, zobaczmy inne na początek. Bo tutaj jedno na pewno wziąłem, tutaj też... Stąd wziąłem na pewno, to na bank wziąłem, bo tutaj pamiętam, że byłem na samym początku prawie. Kolejne było gdzieś tutaj. To było zaraz przy wejściu, tak, to tutaj na pewno też zebrałem jedną. Bardzo fajne w ogóle ustawienie tego, żeby w takim miejscu było. Tutaj z rogu, no też wygląda na to, że zebrałem tę karteczkę, nie? Chyba, że jakaś tutaj wyżej jest po prostu, a ja o tym nie wiedziałem, ale raczej nie wygląda na to. Wygląda, że stąd zabrałem karteczkę. Tutaj... Nie, no tu w środku też musi być jakaś kartka, to tutaj mi tej jednej brakuje. Tu jest gdzieś w tych tunelach, chyba, że ja już też ją faktycznie zebrałem. Czekajcie, zrobimy sobie takie oszukane, o. Takie Tinky Winky zrobimy, czekajcie, to będzie, o, tu, tu. Nie. Nie no, to by było widać, że gdzieś jest jakaś taka karteczka czy coś takiego, ale nie ma. Cholera, gdzie ta ostatnia kartka może być, bo naprawdę teraz jestem zaciekawiony bardzo mocno. No tu jestem, tak pod tym, no to tutaj lecę w dół i tu powinna być. Na tej ścianie, tutaj też gdzieś powinna być. Tu można jakoś do środka się dostać czy coś, czy to jest po prostu jak zbudowane? Jestem w środku, ale nic nie ma. Tutaj zebrałem na 1000 miliardów procentów. Może gdzieś tutaj na ścianie jest. Bo wydaje mi się, że przy tym labiryncie nie znalazłem kompletnie nic. Że tutaj nie było żadnej karteczki. Nawet tutaj nie ma żadnego. Że był jakiś, nie wiem, redstone finder czy coś takiego. No nie wiem, nie wiem. Po prostu jest mi ciężko, ciężko to ogarnąć. Zobaczmy, co tutaj było. A tu był ten, tu jest wygrane, tak? TP do środka. Koniec mapy Slenderman. Dla widzów, jeżeli mogę się zostawić łapkę w górę, to TP do mechanizmu. Czy też chętnie zrobię drugą część tej mapy albo coś w innym stylu. Ogólnie nienawidzę horrorów. Ja jestem strasznie, strasznie anty-horrory, nie? Nie widzę tylko tutaj tej ósmej. Nie wiem, gdzie ona była konkretnie. Ale jeżeli chodzi o samą mapę, to musicie przyznać, że naprawdę była bardzo fajnie zrobiona. Był ten klimacik, tylko, no kurczę, miałem akurat problemy, żeby znaleźć tą ostatnią mapę. I naprawdę, naprawdę nienawidzę map horror. Nienawidzę horrorów. Jestem po prostu, no, uczulony na punkcie horrorów, tak, że po prostu, no, nie za dobrze je znoszę pod względem fizycznym, nie? Że może coś mi się stać niedobrego, ja się po prostu boję, strasznie się boję o moje zdrowie, nie? Że przy horrorze może coś mi się stać, także dlatego staram się naprawdę unikać horrorów, jak tylko mogę. I ogólnie rzeczy, które mnie wystraszą, bo jestem taki, no, dosyć bojaźliwy. Także serdeczne arigato oczywiście za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobały wszystkie instrukcje, oczywiście macie w opisie. Łapeczkę w górę zostawcie i co, to było na tyle. Kolejna mapka, może będzie dzisiaj, może będzie jeszcze na dniach. I oczywiście obserwujcie live'y z przeglądu waszych mapek, ponieważ zacząłem coś takiego robić, że te wszystkie syfiaste mapki, które akurat są, no po prostu one są na live'ach, no. A te lepsze staram się zostawiać właśnie na odcinki, tak jak ta. Ta naprawdę mapa jest mega. Także to było na tyle, ja się z nami żegnam, do następnego i trzymajcie się, juhuu!